Zwolnienie lekarskie często wykorzystywane jest niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Polakom zdarza się nadużywać tej formy usprawiedliwionej nieobecności w miejscu pracy. Oficjalnie potwierdzono, że trwają kontrole ZUS-u, które dotyczą większości Polaków. Pod lupę urzędu trafiły właśnie zwolnienia lekarskie wystawione w ciągu ostatnich miesięcy. Konsekwencje w przypadku wykrycia nieprawidłowości mogą być dotkliwe. Zwolnienie lekarskie wystawione w marcu oraz kwietniu będzie obiektem kontroli wykonywanej przez ZUS. Urzędnicy będą ustalać, czy pracownicy nie naruszyli prawa, korzystając ze zwolnień. Dane przekazane przez prezes urzędu nie napawają optymizmem. ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie Polaków. Zwolnienia lekarskie zostaną skontrolowane, nie jest to nowa praktyka, ale urzędnicy sprawdzą, czy szczególnie w okresie pandemii nie doszło do rażących nadużyć ze strony Polaków. Gościem programu Money To się liczy była prezes ZUS-u, Gertruda Uścińska, która przybliżyła nieco cały problem. Gdy popatrzyliśmy na strukturę zwolnień w marcu i kwietniu, to okazało się, że prawie 30% korzystających ze zwolnień w okresie pandemii to osoby młode, między 30 a 39 rokiem życia, mówiła w programie pani Gertruda Uścińska, która zauważa, iż dane jasno pokazują, że to właśnie młodsza grupa pracowników bardzo chętnie korzystała ze zwolnień lekarskich. W wywiadzie poruszone zostały także inne ważne kwestie. Wiadomo, kto może spodziewać się kontroli. Kontrole ZUS-u dotyczą większości Polaków, ale prezes urzędu przyznała, że najłatwiej jest sprawdzić pracowników, którzy na zwolnieniu lekarskim byli 10 dni lub więcej. W takim przypadku sprawdzana jest cała dokumentacja medyczna, gdyż w przypadku dłuższego leczenia dolegliwość jest poważniejsza, a więc więcej śladów pozostaje w systemie. Zdecydowanie trudniej jest przeprowadzić kontrolę zwolnień lekarskich wystawionych na okres od 1 do 5 dni. W wywiadzie pani Gertruda Uścińska przyznała, że kontrole pracowników przebywających na zwolnieniu w czasie pandemii wykazały jedynie pojedyncze przypadki uchybień. Nie oznacza to, że urzędnicy zakończyli swoją pracę, kontrole wciąż trwają. 2. Przybywa konkretnego typu zwolnień, przybywa nam w ostatnim okresie zwolnień z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, to czwarta przyczyna zwolnień. Być może sytuacja społeczna związana z pandemią oznacza, że zaburzenia mogą być. Patrzymy na to i analizujemy. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja w maju, mówiła prezes ZUS-u. Psycholodzy alarmują, że występujących podczas kwarantanny domowej źródło: Money.wp.